trwa forum dialogu mieszkaniowego. Z nami gość specjalny, minister Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, co jest na dziś główną barierą, jeśli chodzi o rozwój mieszkalnictwa w Polsce? Pieniądze, a w zasadzie ich brak? No, to też jest prawda, że chcielibyśmy skierować większy strumień pieniędzy, ale pieniędzy przede wszystkim prywatnych na budownictwo mieszkaniowe i takie rozwiązania mamy, ale mimo wszystko uważam, że jednak głównym problemem to są jednak uwarunkowania prawne, uwarunkowania regulacyjne i te chcemy zmienić w ramach w tej chwili procedowanej już w Sejmie specustawy mieszkaniowej. Chcemy również zmienić formy wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego. Otóż to główne wsparcie chcemy kierować na tego ostatecznego beneficjenta, na mieszkańca, na najemcę, po to, żeby to on był dysponentem tego wsparcia, a nie instytucje finansowe czy firmy deweloperskie. Czyli jak skusić potencjalnych prywatnych inwestorów, żeby inwestowali w mieszkania, czy to pod wynajem, czy w mieszkania dla młodych, średnio zamożnych małżeństw? No, powiem inaczej, my chcemy uzupełnić ten segment tego rynku, dlatego że widzimy, że nasz rynek mieszkaniowy działa dobrze dla klientów średnio zamożnych, dla klientów zamożnych. I te mieszkania, które są w tej chwili budowane, one zapełniają to zapotrzebowanie. Natomiast problemem jest ten segment rynku, na którym mamy mniej zamożnych Polaków, których nie stać na sięgnięcie po kredyt, których również nie stać na to, żeby wynajmować mieszkanie po cenach rynkowych. Więc to jest ten obszar, gdzie sektor prywatny na razie jeszcze nie działa. On jest oczywiście mniej marżowy, w związku z tym cieszy się on mniejszym zainteresowaniem sektora prywatnego. I w tym obszarze chcemy pobudzić budownictwo mieszkaniowe. Na ten segment tego rynku jest przede wszystkim skierowany nasz program Mieszkanie Plus. A to dotyczy bardzo dużej grupy naszego społeczeństwa, bo około 40% naszego społeczeństwa, czyli około 15 milionów mieszkańców naszego kraju. Panie ministrze, mówi pan o rozwiązaniach systemowych, o rozwiązaniach prawnych. Czy to jest jedyny element, gdzie państwo, władze państwowe powinny ingerować w ten rynek? Czy jest jeszcze gdzieś, pana zdaniem, inny aspekt, gdzie też powinny ingerować, powinny pobudzać, stymulować? Państwo w tym obszarze chce wejść we współpracy z innymi partnerami i też wykorzystując doświadczenia innych krajów. Wspomniane przeze mnie wsparcie dla budownictwa czynszowego, czyli do czynszów, to nie jest rozwiązanie typowo polskie, ono jest powszechnie obecne w Europie, a krajem, który najsilniej to rozwinął, co ciekawe, jest Wielka Brytania. I Wielka Brytania przeznacza 15-krotnie więcej środków właśnie na dopłaty do czynszów, aniżeli Polska, więc to chcielibyśmy w tej chwili zmienić. Natomiast przy realizacji tego programu nam bardzo zależy na współpracy z sektorem prywatnym, bo to nie państwowe firmy, tylko firmy prywatne będą te mieszkania budowały. To firmy prywatne będą te mieszkania projektowały i później obsługiwały. Więc to jest olbrzymi bodziec do polskiej gospodarki, na którym przede wszystkim skorzysta sektor prywatny. A my nie ukrywam, że my chcemy zaspokajać potrzeby Polaków, potrzeby mieszkańców, tych, których dzisiaj nie stać ani na kupno, ani nawet na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Sektor prywatny jest otwarty na taką współpracę, pana zdaniem? No, dzisiejsze spotkanie tutaj jest tego absolutnie wyrazem. Tu dzisiaj jest obecny przede wszystkim sektor prywatny, który stara się dla siebie znaleźć miejsce w tym naszym programie i to nas absolutnie cieszy. Widać to po zainteresowaniu firm architektonicznych, projektowych, które z nami współpracują. Widać to bardzo wyraźnie po zainteresowaniu sektora budowlanego, który też chętnie się włączy w ten segment rynku, na którym był do tej pory nieobecny. Więc zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. Krótko mówiąc, takie forum, debata jak najbardziej potrzebna i pożyteczna. Myślę, że tak. Widać to po ilości uczestników, którzy tutaj przybyli i nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.